Postanowiliśmy tak na szybko zwołać dzisiejszą konferencję, ponieważ zaniepokoił nas wczorajszy wpis na Facebooku rzecznika prasowego Marcina Masłowskiego, który opublikował korespondencję, która wpłynęła do Urzędu Miasta Łodzi, która została przekazana z kancelarii pani premier Beaty Szydło. Do kancelarii pani Beaty Szydło napisał mieszkaniec Łodzi, czyli tutaj bardzo nam bliska sprawa. I ja pozwolę sobie odczytać ten krótki list, który wpłynął do pani premier. Szanowna pani premier, wiem, że pełnienie tak ważnej funkcji pochłania cały pani czas, dlatego chcę zadać jedno szybkie pytanie. Zawsze popierałem i głosowałem na PiS i cieszą mnie wyniki gospodarcze oraz wszystkie zmiany wprowadzone przez pani rząd dla poprawy sytuacji zwykłych ludzi. Jednak chcę zapytać, jakie ma pani i pani rząd plany względem mojego miasta Łodzi? Do tej pory wszystkie nowe inwestycje są w regionach już dobrze rozwiniętych, tak dobrze rozwiniętych jak Mazowsze, Wrocław lub pani region podkarpackie, a z Łodzi została wycofana inwestycja Airbusa. To miasto potrzebuje przemysłu i nowych zakładów pracy, inaczej się wyludni. Bardzo proszę o odpowiedź, czy są jakieś plany, aby przyciągać nowe zakłady do Łodzi. Zwykle przekonuję znajomych do dobrej zmiany, jednak czasem nie wiem, co odpowiedzieć na pytanie znajomych, co obecna władza zrobiła dla naszego miasta i regionu. Zaskoczyło nas to, że list ten został przekazany do Urzędu Miasta Łodzi z prośbą o odpowiedź, czyli co? Czy my się z Państwem spotykamy dzisiaj, bo naszym zdaniem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli w siedzibie rządu pani premier Beaty Szydło, od kilku dni rozgrywa się taki cichy dramat. Dramat, jakim jest poszukiwanie sukcesu rządów PiS-u wobec Łodzi. Jak nam donoszą znajomi z Warszawy, od kilku dni nie gaśnie światło w gabinecie pani premier. Co chwila podjeżdżają kolejne limuzyny z ministrami, którzy prowadzą taką kwestię poszukiwania tych znakomitych działań rządu PiS dla Łodzi. No i po kilku dniach najwyraźniej musiano ogłosić klęskę, bo nic nie udało się znaleźć i wobec tragizmu tej sytuacji Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przesłała to zapytanie do Urzędu Miasta Łodzi z prośbą, żebyśmy my wskazali naszemu mieszkańcowi, co rząd PiS zrobił dobrego dla naszego miasta, bo najwyraźniej z perspektywy Warszawy, z perspektywy samej pani premier i podległych jej urzędników, nic takiego nie da się wskazać. Nie udało się odnaleźć takiego dobrego działania, ponieważ wiemy, że to nie jest prosta sprawa. Postanowiliśmy się z panią radną nieco pomóc w wypowiedzi na list tego mieszkańca. Chcielibyśmy przypomnieć kilka takich symbolicznych decyzji rządu PiS wobec Łodzi. A więc odpowiemy tak, na ten list. Tak, i warto takie działania, myślę, wymienić. To pierwsze działanie, na które powołuje się sam mieszkaniec, to przede wszystkim zerwanie kontraktu z firmą Airbus Helicopters i zablokowanie rozwoju w Łodzi wysoko specjalistycznego sektora lotniczego, zablokowanie szansy dla absolwentów łódzkich uczelni technicznych na dobrze płatną pracę. Po drugie, to właściwie faktyczna rezygnacja z budowy drogi ekspresowej S14. Jak Państwo wiecie, do dzisiaj mamy nierozstrzygnięty przetarg. Kształt tej inwestycji jest owiany tajemnicą. Nie wiem, jakie będą węzły i można powiedzieć, że mamy 2 lata zmarnowane i 2 lata skazywania przez obecny rząd łodzian na długie i ciągnące się bez końca korki. Po trzecie, to próba zlikwidowania miejskiego programu in vitro. Raz podjęta, raz się z tego wycofano. Teraz kolejna próba zablokowania tego programu, dzięki któremu w Łodzi urodziło się kilkudziesięciu nowych obywateli. No i ostatni sukces z zeszłego tygodnia, to Państwo też już przecież wiecie, czyli zablokowanie inwestycji firmy H-Trans, która wspólnie z chińskimi inwestorami chciała budować duży terminal przeładunkowy, który miał być takim ważnym punktem na trasie nowego jedwabnego szlaku i miał gwarantować przy samej inwestycji 250 miejsc nowych pracy, a wokół tego sektora znacznie tych miejsc pracy więcej. Więc są takie 4 symboliczne działania, można powiedzieć sukcesy rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec naszego miasta. Przekażemy oczywiście tą listę. No może chociaż to uda się pani premier wyborcy PiS odpisać. Ja jeszcze dodam do tego 5, bo być może on jeszcze się nie spełnił, ale taka czarna katastrofa się rysuje, a mianowicie próba narobienia bałaganu na Uniwersytecie Medycznym. Chodzi o kierunek wojskowo-lekarski, gdzie prorektora tego uniwersytetu oraz dziekanów i prodziekanów wydziału miałby powoływać minister obrony narodowej, co tak naprawdę przekłada się na to, że zagraża to autonomii uczelni i uczelnia nie będzie mogła funkcjonować w taki sposób, jak powinna. My tutaj wspólnie, oczywiście oprócz wymienienia
wymienionych tych dokonań. Chcielibyśmy już tak serio poprosić panią prezydent Hannę Zdanowską, żeby wyręczyła panią premier i odpisała na ten list w swoim imieniu i pokazała, co pani prezydent Hanna Zdanowska robi dla Łodzi, jak Łódź się rozwija i jakie zasługi ma pani prezydent, aby to miasto mogło podnosić swój potencjał. Dziękujemy bardzo.